Ojejku. Co to takie małe, słodkie? Cześć, syny Wolfsu Spiders. Cześć. Dziś otworzymy sobie paczuszkę, którą dostaliśmy od Dominika na Wracały. Całkiem spora paczuszka, ale lekka. I zastanawiamy się, co jest w środku. Bo właśnie nie wiemy, co jest w środku. Wcześniej zamawialiśmy właśnie od niego teralia. To już widzieliśmy cię na innym filmiku. Z tym, że to jest paczka posorowana dosłownie przez niego. Paczka niespodzianka. Paczka niespodzianka. Więc my nie wiemy, chcemy wiedzieć i ją teraz rozpakowujemy. Chce co, otwierać? Otwieraj. To co, zaglądamy, co jest w środku? Jakieś kartony. Steropiany małe. Ojejku. Co to takie małe, słodkie? Jakie śliczne. O matko. No takich też jeszcze nie mieliśmy, co? No. Świetne. Jeszcze chyba nie widziałam, że to mało terenie w takich chodzinach. Czekaj, zabiorę ten karton, bo chyba coś jeszcze jest. Zobacz tam. O Jezus, ale super. Ale jak fajnie wykonane są tutaj. Dobra, wszystko. Wszystko? Ja wszystko opowiedzieć już. Tutaj zjemy z folii. Jezu, takie są super. Ja myślałam, że obstawiałam, że będzie jedno duże. I się pomyliłam. W ogóle nie obstawiać, że to jest terarium, skoro Dominika paczuszka. No tak. Dominik wcześniej robił teraria jako strona, a teraz robi jako osoba. Tylko i wyłącznie na swój profil. Więc jakbyście chcieli od niego zamówić teraria, to piszcie bezpośrednio do niego na Facebooku. Link jest w opisie. A też jakbyście byli ciekawi, jak te teraria są wykonane, to robiliśmy takie zbliżenia na innym filmie, gdzie polecaliśmy właśnie Dominika jako wykonawcę terariów i specjalistę od materiałów szklanych. No nie, powiem ci, że to jest... Wyzwanie, zobaczcie w ogóle, jakie zabezpieczenie, jak są one od siebie oddzielone. Ale spójrz, jak to fajnie wygląda. Zobaczcie, jak on to mądrze robi, co? No. Po prostu super. Takie malutkie kosteczki. Teraz się zastanawiam, że chyba Dominik to zmyślał i zrobił, ale nie zmyślał, że o nas, ale w innym sensie. Domyślasz się może jakim? To pytamy może go, co? A wydaje mi się, że... osobie posłudkującej takie coś by się bardzo mogło przydać. Powiem wam szczerze, że nie spodziewaliśmy się takich małych cudeniek. Ale Dominik, tym małym takim kunsztem właśnie udowodniłeś to, jak bardzo dokładny potrafisz być. No bo jednak... Zrobić taki mały terarium to jest no sztuka. Takie szczegóły tutaj, to wszystko tak dokładnie okleić, naprawdę mega poziom, super. No ja jestem pod wrażeniem, naprawdę. Ja obstawiałam, że to właśnie będzie jedno duże, a takie trzy. I już zastanawiam się właśnie, co by tu z nimi... Jak by je dobrze wykorzystać? Mamy pewien właśnie plan. Szczególnie... Mamy dwa plany, które się wiążą do wszystkich. Ale to
nie będziemy zdradzali na tym filmie. Chociaż już się możecie domyślać, o co chodzi. To jest coś, co wy bardzo lubicie. Więc tak, Dominik, dziękujemy ślicznie. Już zdradziłeś. Zobaczymy, kto właśnie ogląda. Dobra. Jeżeli podobał wam się ten materiał i podobają wam się właśnie takie malutkie terarie, dajcie znać w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, bo jednak to nam buduje zasięg, a jest już nas ponad 1000, więc rośniemy w siłę, jest nas coraz więcej. Pamiętajcie, że jakbyście chcieli sobie zamówić takie terraria właśnie od Dominika, to możecie pisać do niego bezpośrednio na jego profil na Facebooku. Link macie w opisie oczywiście. Dodatkowo, jeżeli chcielibyście wspomóc nasz kanał i pomóc nam w tym, co robimy, bo jednak staramy się robić jak najwięcej, szczególnie z jakością. Jeżeli wam się to podoba i chcielibyście nam jakoś właśnie pomóc, możecie zostać naszym patronem, link jest w opisie, to jest tylko i wyłącznie wasza dobra wola, a dla nas jednak każda taka mała cegiełka to jest... To nie jest taka mała cegiełka, bo to właśnie pokazuje, że doceniacie to, co robimy, że wam się to podoba i że chcecie więcej. A też jeżeli ktoś z was chciałby nam wysłać paczkę, niekoniecznie z terariami, ale co uważacie, żeby nam się przydało, z czego byśmy się ucieszyli? A nawet jakiś fanart, nie wiem, jakiś rysunek. O. Nawet już się z tego ucieszy, ma pewnie zdjęcia waszych ptaszników. Wszystko, co byście chcieli się właśnie nam podzielić, podesłać, pochwalić, albo wspomóc nas do tworzenia jakiegoś nowego filmu, który mógłby być zaprezentowany właśnie wam. To możecie nam właśnie pisać też na adres mailowy, który jest podany w opisie do filmu. A tymczasem my już kończymy. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Dominikowi się... też dziękujemy. No oczywiście, że Dominikowi dziękujemy, bo Dominik naprawdę mija zabrakło słów. Więc widzimy się w kolejną środę. Na razie. Cześć. Cześć.